O, witam serdecznie, słuchajcie. Dzień trzeci. Odcinek ósmy o radio. A my tutaj już się rzuciliśmy na głęboką wodę, słuchajcie. Działamy. Działamy. Ja teraz się biorę za projekt płyteczki. Tak jak tutaj zaraz zobaczycie, będzie projekt płytki. Działam. Miłego oglądania. Ja to na pewno przyspieszę, bo to będzie trwało kilka godzin, a zrobimy urywki, także poskracam to trochę, tak żebyście jeszcze w miarę normalnie mogli obejrzeć, nie? No dobra, działam. A więc tak, widzimy, wyrysowałem już tutaj kształt tej płytki, jeszcze tutaj nie zrobiłem tych pinów dodatkowych. Te otworki będą tutaj postawiane. W tym miejscu będzie 5 na 115. Na 5 wysoko, ok. A drugi będzie 8 mm od wierzchu, czyli jeśli mamy 115 mm i 81,70 mm i 115, to będzie w tym miejscu, to jest są otworki na śrubkę. Dobra, działam. Lecimy, tutaj sobie mniej więcej już wzmacniacz audio, tutaj ARWA zacząłem robić. No i tutaj będzie nasz pierwszy scalak, pierwsza przemiana w tym miejscu. Druga przemiana w tym miejscu. Stabilizatory tu wepnę, a tutaj jest wydzielone okienko, te białe. Tu na biało, o tak. Tu mamy ten nasz telpod. Ja sobie zrobiłem telpod, taką bibliotekę lib w tym. Nie mogę przenieść. O właśnie. Do strojenia. Potencjometr do strojenia. Do strojenia VFO. Już nie VCO, bo VFO. No i kolejne pytanie do Was. VCO, czym się różni? Było? Było? Pogadanka. VCO od VFO. Pewnie jakąś nagrodę przewidzę w najbliższych odcinkach. Piszcie w komentarzach pod filmem. VCO od VFO. Czym to się różni? I to jest generator, i to jest generator, podpowiem. Reszta. Do reszty musicie sami dojść. Jak raz dojdziecie, to już później będziecie wiedzieć. Dobra, działam. Słuchajcie, działam. Wybieram elementy z boku. Oczywiście z naszego schematu. Cały schemat radia. Musimy zmieścić to dzisiaj na płytkę. Thank you.
Jednym słowem, słuchajcie, weszło na płytkę, jeszcze miejsca zostało na syntezę, znaczy na twór, na syntezę, nie na żadną syntezę, tylko na miernik częstotliwości. Jeszcze za chwileczkę dorobimy miernik częstotliwości, ale to już będzie kolejny odcinek. Najpierw ogarniemy, że tak powiem, to, co teraz tutaj jest widoczne. Musimy teraz jeszcze wszystko... Tutaj mamy B, BIFO, daleko od heterodyny, znaczy od VCO, VFO. Jest dosyć daleko te VFO. Tutaj mamy stabilizatory, tu mamy drugą właśnie przemianę częstotliwości, tu mamy nasz wzmacniacz, tu mamy nasz ARF. Układ wejściowy będzie tutaj w tym miejscu. Może inaczej, może zróbmy tak. Układ wejściowy tu. Cewki wejściowe, które będą układ wejściowy. Teraz tak, tu mamy... tutaj mamy regulację ARF. Jak widać, no nawet i tak, tak jak jest w tym miejscu. Tu mamy układ wzmacniacza. Tylko wyjście, tutaj mam potencjometr w tym miejscu, ale ja tutaj sobie tylko piny wykorzystam. Czyli tak, to wszystko weszło. Teraz musimy jeszcze to dopasować tak, żeby te wszystkie ścieżki zrobić jak najmniej, ale to się robi poligonem, bo tutaj też są ścieżki masy. Także te ścieżki masy po prostu idą poligonem. Dobra, tu mamy naszą przemianę, o tu drugą przemianę częstotliwości i układ dopasowania filtra. Ten tranzystor tu to jest układ dopasowania filtra, a filterek pośredniej to jest to właśnie z tym kawałkiem układu tutaj na dole, w tym miejscu, w tym rogu na dole. Teraz tak, tu mamy układ z wyjścia wzmocnienia, cewka 7x7, ale niekonieczność, tutaj będzie można zastosować dławik osiowy. Wyjście to jest dławik na zasilanie, na zasilanie wzmacniacza. Tu mamy wzmacniacz wyjściowy WC, cewkę wzmacniacza WC, który siedzi w scalaku, tu mamy. A tu mamy całe nasze z brzegu, o tak, w tym miejscu, tutaj będziemy nawet, zaekranujemy to. To jest nasza VCO, czyli nasz generator lokalny, LO. Słuchajcie, odbiorniczek w las, tylko teraz jeszcze kwestia poprowadzenia ścieżek, no to cóż zrobić, no. Działać. Słuchajcie, działać. Trzeba działać i będziemy zaraz mieć wyteczkę. A, jeszcze tutaj na tym... Tak, zobaczymy w momencie. Tu. Tu w tym miejscu, o tu, wejdzie... Akurat tutaj są kwestie stabilizatorów, tutaj mamy, o tutaj w tym miejscu mamy stabilizatory. I jeszcze jeden stabilizatorek tutaj dojdzie, a tu będzie wyświetlacz. Cały miernik częstotliwości musi wleźć mi w te miejsce, nie? Ewentualnie jeszcze troszeczkę może tutaj przesunę ten generator. Po prostu będzie w ten sposób. O! Tu ma wleźć po prostu cała nasza skala cyfrowa. O, tutaj w te miejsce. Na płytkę. No dobra, działam. Ścieżki trzeba robić i efekt końcowy dzisiaj wieczorkiem. Pozdrawiam. Jeszcze tak nie było, słuchajcie, żeby wrzucić elementy. Kawę zrobiłem przed robieniem tego wszystkiego. Poukładałem elementy na płytce. Mniej więcej, to jeszcze to jest na razie prototyp, a kawy nie ruszyłem. Dobra, pozdrawiam, do kolejnego odcineczka, zapraszam.
A oto panowie, zaraz wam pokażę już gotową płytkę, tylko jeszcze bez częstotliwościomierza. Momencik. Tu mamy ten schemat. Tu mamy nasze PCB do naszego odbiornika. Słuchajcie, tu na górze, w tym miejscu wygospodarowałem aż tyle miejsca na częstotliwościomierz, czyli naszą skalę cyfrową tego odbiornika, która będzie tutaj podłączona od heterodyny. Tutaj mamy heterodynę i będzie tak założony, będzie ekran na heterodynę. Tutaj będzie na obwód wejść, filtr wejściowy będzie założony tak ekran. Musimy to ekranować, bo jest blisko heterodyna układu wejściowego. W sumie to na innej częstotliwości pracuje ta heterodyna, ale lepiej to ekranować. Te dwa ekrany trzeba będzie założyć. No i dobra. I słuchajcie, bierzemy się w następnej części do skali cyfrowej częstotliwościomierza. Robimy, projektujemy, znaczy projektujemy, mamy już gotowca. Tylko tyle, że go tutaj trzeba będzie jakoś umieścić. No i przede wszystkim trzeba będzie narysować schemat pod te malutkie wyświetlacze, bo nie mam tych, pod te wyświetlacze nie mam schematu. Także projektuj, część druga nastąpi za chwilę. Dzięki za łapki. No i za wsparcie na PayPal. Thank you.